Pewnego dnia wczesną wiosną, gdy na polu pierwiastki rosną, ona świat maleńkie pisklątko, miękkie, żółte, okrągłe kurczątko. Spojrzało na siebie skorupę ze zdziwienia, otwarło swój maleńki dziubek i pisnęło pi, 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 tylko psysko mi się śni. Bo uwierzcie, moi mili, na świat przyszło wielkie chwili. Na wielutki obrusiczku, by na wielkanocnym koszyku. Wśród pisanek i krasanek cało było malowane. A dookoła baran, baba i króliczek się zagrały. Wszyscy w koło dziwnie patrzą, coś szeptają i tłumaczą. I pytają się nawzajem, co dziwnego jest w tym jajku. Wczoraj kury tak zakały, nasze jajka oszalały. Malowały się w paseczki i w kółeczka i w wstążeczki. Teraz wszystkie krzyczą ura, ura, wesołego aleluja. Dwa kurczaczki się spotkały i pisankę dać nam chciały. Z jajka woda wyleciała, śmigus, dygus obwieszczała wesołego aleluja. Święta, święta, wielkanocne, jak wesoło, jak radośnie. Już słoneczko mocno grzeje, miły wiatr wokoło wieje. Rośnie trawa na trawniku, żółty ziomki w wazoniku. Na podwórku słychać dzieci, ach jak dobrze, że już kwiecie. A w koszyczku naświęcone jajka równo ułożone, śliczne, pięknie malowane, różne wzory wymyślone. Wieczy w trawie baraneczek, nawołując w niebo głosy. Życzę zdrowia i radości wam z okazji Wielkiej Nocy i dymu samokrótkiego, by szczęście dopisało, by rodzinne były święta, by wam nic nie brakowało. Wielkie brawa. A ja poproszę teraz panią burmistrz Henrykę Sektas. Pozostańcie jeszcze na scenie, dzieci. Mamy dla dzieci upominki za wspaniałe prace wielkanocne, które można oglądać na korytarzu. Poprosimy panią burmistrz na scenę. Małgosia będzie podawała i wręczymy upominki naszym milusińskim. A jako upominki są wielkanocne króliki. Ciemniejsze.
słone bardzo. I dziękujemy bardzo.